Zmieniła nam się trochę dekoracja. Zabieramy się za przednią część karoserii. Co potrzebujemy? Tu mam wszystko przygotowane. Tak samo jak wcześniej sobie już ładnie przygotowałem co, gdzie, jak i po co. Chromy zostawię na koniec. Zaczynamy od lusterek, klamek i szyby. No to bierzemy się za lusterka. Lusterka są naprawdę bardzo fajne, chromowane. Teraz pytanie, czy lewe to jest, czy prawe to jest? Nie no. No tak, czyli dobrze przyłożyłem. Widzę, że ciężko wchodzi w otwory. Nie wiem, czy nie delikatnie nie nawiercę. No bo totalnie nie chcę wchodzić. Ok, otworki poprawiłem. Lusterka nam już teraz idealnie wchodzą. Także będzie ok. Ale najpierw musimy przykleić te klosze. Dobra. Teraz tak, gdzie by to posmarować tą kropelką? Myślę, że te tu elementy po prostu delikatnie, żeby nam ta kropelka na chrom nie wyszła. Dobra. I teraz, żeby nam wpadło tak samo fajnie, jak wpadło nam wcześniej. Siedzi. Powiedzieć, że fajnie, że są te lusterka puste w środku, bo jak ktoś by chciał, to mógłby tutaj włożyć diodę i zrobić oświetlenie na lusterku. My odpuszczamy ten element, ale można. No i siedzą. Dobra, niech chwilę nam wyschną. A ja w tym czasie po prostu przykleję klamki. Odrobinkę damy po kropelce dosłownie na czubek. Się rozpłynie i tak po... Siedzi. Jeszcze dociśniemy troszkę. Ok. I to samo z drugiej strony. Siedzi. Czyli teraz możemy zamontować lusterka. Sprawdzam, czy na pewno już ręce nie budzą klejem. Z jednej strony. I lusterka są przykręcane. Myślę, że jakbym postawił sobie budę tak, to byłoby mi trochę łatwiej. Od razu lepiej. Okej. I mamy lusterka. Teraz została nam szyba. Najpierw ją włożę, żeby zobaczyć, jak ona pasuje. Dopiero później odkleję taśmę dwustronną, żeby się nie okazało, że jest jakiś problem z nią. Problem jest taki, że najpierw trzeba było ułożyć szybę, a dopiero później wkleić lusterka. Znaczy, na szczęście tylko wkręcić. No.
bo po prostu nie jestem w stanie w tej chwili. A nie, wchodzi. Dobra. To zrobimy to po prostu standardowo. Jak już każdy w tym modelu, brutalną siłą. Nie za bardzo mnie cieszy używanie siły przy takich elementach właśnie jak szyba, światła. Po prostu szkoda, żeby to zniszczyć, tak? Spróbujemy to równomiernie. Tu nam wskoczyła. Tu nam wskoczyła. I tył się dokleił. Zaraz ją dokręcę, ale... Ej, pięknie wygląda z tym kolorem. Naprawdę, od początku nie byłem pewny co do tej szyby, no, że była przyciemniona, ale z tym kolorem wygląda rewelacyjnie. Dobra. Przykręcę dwie śrubki. I będzie można jechać dalej. Ostrożnie, żeby nic nie porysować. Powiem tak, nabiera to mega wyglądu. Strasznie mi się podoba. Czyli odłożę ten nóż z tyłu, zaraz coś porysuję. Teraz mogę na chwilę budę odłożyć. I bierzemy się za grill. Za grill i dalsze oświetlenia. Dobra. Musimy posklejać cztery klosze. To jest coś, czego... Coś, co mnie nie za bardzo cieszy. Myślę, że skleję jeden, żeby wam już darować. Resztę zrobię poza kamerą. Tylko wam pokażę. Mamy takie ładne obwódki. Klosz nawet ma nacięcie tutaj, jak widzicie. I taki sam jest wypustek tutaj. Więc musimy to włożyć. I to niestety się nie blokuje, więc muszę wymyślić sposób, jak to posmarować klejem, żeby się klej nie rozlał. Także zrobię to inaczej. Najpierw zrobię poza kamerą, a potem wam pokażę, jak zrobiłem. Ok, więc trzy... Zrobiłem. Powiem tak, ręce mi się trzęsły jak nie wiem co. A zrobiłem to w taki oto sposób. Wziąłem odrobinę kleju na wykałaczkę. Wpuściłem go na rant. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Ok. Wyszło mi coś na zewnątrz? Nie. Ok, to dobrze. Teraz tak, ręce na pewno suche. Suche. Teraz, tak jak mówiłem wcześniej, tam mamy taki wypustek, tak? A tutaj mamy wycięcie. Nie wiem, czy to widać cokolwiek. I sztuką jest teraz to, żeby to jedno w drugie pasowało. I pasuje. I odkładamy kolejny, żeby sobie trochę podsechł. Klej zakręcę. Teraz tak. To skleić. To wkleić teraz w to. Czyli każdy po kolei musimy dokleić do tego. Oczywiście mi się obrócił. Może jakby nie inaczej. Myślę, że zrobimy tak samo. Wkleję przynajmniej dwa i resztę zrobię dopiero wam pokażę jak, bo muszę też znaleźć to w jakiś ładny sposób. Więc tak, zrobiłem to i złożyłem, skleiłem klosze poza kamerą, bo no nie było to proste. Ale no, myślę, że zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Teraz tak, musimy założyć ten grill. W sumie to część grilla, kurczę, rewelacja. Skręcić to na cztery śrubki.
Nie za mocno, bo to jest nawet drobny gwint. Wkręcamy się w plastik. Więc delikatnie, żeby nic nie zerwać. Dobra. I wygląda to po prostu super. Dalej. Potrzebujemy zewnętrzne klosze. Potrzebujemy do tego diody, tak? Tylko teraz, żeby to wszystko dobrze powkładać. Jak to powinno być? Te dwie wchodzą tutaj, te dwie duże to są główne światła. To jest kierunkowskaz, ok. I to jest na jednym pasku. Się poplątało coś. To jest jeden pasek, czyli rozumiem, że teraz zobaczymy, od której strony to musi wchodzić, bo to też jest ważne, żeby kable poszły w dobrą stronę. Tutaj mamy taki zestaw. To jest do halogenów, najprawdopodobniej w zderzaku. I tu mamy jeszcze jeden kierunkowskaz. OK. Czekajcie, połóżmy to sobie wszystko tak, jak powinno być według instrukcji, żeby nic nie przekombinować. Potrzebujemy te cztery klosze. Jeżeli rozumiem to wszystko prawidłowo, to czekajcie. Tu mamy, idzie to do tego kierunku wskazu i to jest chyba tylko ten jeden. Czyli te są z tej strony i przechodzą w tą. W sumie logiczne. OK. Czyli tak, najpierw możemy powkładać sobie diody w to. Na te czarnych mocowaniach. I tutaj używamy... A, normalnych, tych dłuższych też. Myślałem, że tych krótsze będziemy wkręcać. Mi się wszystko rozsypało. Jeszcze raz. No i czemu się nie chcą wkręcić? Jest pochromowane wszystko, więc po prostu otwór się zrobił delikatnie mniejszy niż był wcześniej. Tylko teraz tak. Czy to jest dobrze? Tak, jest. Nie jest dobrze. Nie rozumiem czegoś. Czyli grill mamy w tą stronę, tak? Z tej strony mają wychodzić kable, czyli po lewej stronie samochodu, tak samo jak i na pace. Czyli, nie no, okej. Okay. Czyli to nam wchodzi tutaj. Tak, jakoś. Obok wchodzi ta następna. Ten zestaw mamy z tej strony. Dobra. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Tylko, że... Co mnie zastanawia? Te wszystkie są na jednym, więc one teoretycznie świecą razem. Myślałem, że będzie można zrobić tak, żeby pozycje nam się już świeciły, a dopiero z włączaniem dodatkowych zapalą się halogeny i długie, że tak powiem, tutaj. Dobra, zrobię na razie tak. Najwyżej potem pozamieniam diody, ponieważ te są dokładnie takie same, więc prawdopodobnie udałoby się zrobić, jeżeli starczy kabli, to zrobimy tak, że tutaj włożymy te, a tamte podłączymy. Będziemy kombinować. Na razie zróbmy tak, jak nam to pokazują. I zobaczymy, co dalej. OK. Plus jest taki, że z tego co widzę, wszystkie te
reflektory są takie same, więc nawet tutaj widzicie, że śrubki są po tej samej stronie, więc się nie muszę przejmować lewe, prawe. Wszystko będzie prawidłowo. Tylko muszę pamiętać, ale w sumie nie muszę pamiętać, które, gdzie, bo świecą się w tym samym momencie, czyli tak naprawdę właśnie nie wiem, czy te lampki będą cztery zapalały się na tym trzecim kanale, czy tylko halogeny. Chciałbym, żeby było tak, żeby kurczę na stałe się paliły dwie, a to zapalały się cztery, znaczy dwie dodatkowe plus halogeny. No zobaczymy. Okej, okay, przykręcone. Czy muszą wejść tak troszeczkę w środek? Czymś tylko wydaje? Tak, one wchodzą tam głęboko. Muszę je dobrze ułożyć. O! O, one wskakują bardzo głęboko. I tak wyglądają. Powiem szczerze, sympatycznie. Teraz tak, żeby kabel się nie zaplątał. To samo robimy z drugiej strony. Siedzi. Teraz go przykręcam, tylko już chcę mieć założone wszystkie. Prawidłowo. Ok. Przykręcamy je tak samo na te szóstki. Dobra, to sobie cztery znajdę. Ale coś czuję, że te kabelki będą za krótkie, żeby nam sięgnęły do zderzaka, który jest na ramię, a poza tym nie da się wtedy budy zdjąć, jak to połączę tak, jak chciałem. No trudno. Dobra, to teraz możemy zająć się kierunkowskazami. Czy to wchodzi od tej strony? A jak ją blokujemy? A, rozumiem. Czekajcie, żebym wiedział, który z której strony, bo zaraz... Tak jest grill do góry. To wchodzi tu, ale jeszcze wcześniej musimy włożyć klosz. Teraz czy dobrze? O, tak. Dokładnie. Podoba mi się to, że klosze będzie można wyjąć i w razie czego później już pomalować. Do środka idzie odbłyśnik. Tak. Pewnie wziąłem nie tą stronę. Oczywiście. Dobra. I to przykręcamy też na te dłuższe. Czyli tak przez klosz wkręcamy się w grill. Teraz na tych chromowanych elementach montujemy kierunki. Teraz pytanie. Kierunki przykręcamy na te najkrótsze. Dobra. I wygląda nam to tak. Co mi się podoba, pokażę wam to na tym. Na tym odbłyśniku jest taki odbłyśnik, tak jakby na odbłyśniku jest odbłyśnik, tak? Mamy po prostu, żeby kierunek nie świecił centralnie po oczach, mamy założone lustro tutaj, więc będzie się ładnie rozchodzić w środku w kloszu. A przynajmniej tak mi się wydaje, że o to właśnie chodziło. Dobra, złóżmy drugą stronę na szybciutko. Jeżeli chodzi o lampy na przednim grillu, to mamy wszystko.
Kabelki na razie na bok. To pójdzie dopiero w zderzak. Jeszcze szybki rzut oka. Tak, tu mamy wszystko. Czyli teraz możemy zająć się przejściem do karoserii. Mamy trochę rzeczy do przyklejenia, ale to za chwilę. Załóżmy może po prostu grill. Poczekajcie, żebym nic nie pomieszał. Potrzebujemy ten element, który służy nam do zajmowania zakładania karoserii. Rozumiem, że on idzie tak. Dopiero potem na to wchodzi grill. Którą stroną? Tą. A, czy tamto muszę najpierw przykręcić tak czy inaczej i potem założyć grill. No dobra, to na szybko przykręcam. Dobra, siedzi. Czyli teraz montujemy grill. Troszeczkę tak to przełożę. Dobra, zaczniemy od środka. Za chwilę podokręcam. Ale to już ją sobie inaczej po prostu złapię, żeby było mi wygodniej troszkę. I te dwie tutaj. No teraz oczywiście dojdzie do końca. Mam nadzieję przynajmniej. No wygląda. Zaczyna wyglądać bardzo fajnie. Dobra. No dobra. Grill mamy przykręcony. Wygląda rewelacyjnie moim zdaniem. Czyli tak, od dołu mamy zrobione wszystko. Nie, nie wszystko. Jeszcze musimy zamontować tą oto siateczkę. I ona wchodzi nam tutaj. I teoretycznie też mamy to przykleić, tak? No dobra, czyli po prostu trzeba dać po kropelce. I powinno się trzymać. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, to teraz chwilę podtrzymam, aż zaschnie. Teoretycznie się trzyma. Jeszcze to później zabezpieczę jakimś innym klejem. Myślę, że po prostu albo na gorąco, albo po prostu szugą zabezpieczę, żeby na pewno nie wypadło. Czyli zostały nam jeszcze dwa elementy, czyli te boczne kratki. I boczne kratki też mają tą siateczkę. O, także to wchodzi nam tutaj i to potem trzeba włożyć tam. Myślę, że zrobię to tak, że wcisnę i po prostu wpuszczę klej od tamtej strony, żeby nam nie wyciekł na tą stronę. I tutaj tak samo wkładamy siateczkę. Siedzą. Teraz tylko szybko od drugiej strony dam po kropelce kleju dosłownie i niech sobie schnie. Teraz pamiętaj, żeby tego nie dotknąć, bo będzie tragedia. Jeszcze nam zostały wycieraczki do przyklejenia. Czy one są takie same? Tak mi się wydaje. Dobra. Oczywiście nie wchodzą, no bo przecież nie mogą pasować. Druga
druga tak samo nie wchodzi, dobra. Czyli wiertarka w ruch. Nawierciłem, widzicie odrobinę. Mam nadzieję, że teraz już będzie pasowało. No, elegancko. I drugą. Wchodzi super, tak samo dam po kropelce kleju od tej strony. Ułożę szybko kable. I będziemy mogli stawiać karoserię już na podwoziu. Jeśli się nie mylę. A nie, jeszcze musimy przykręcić mocowania te. Ale dobra, to za sekundkę. Jak te kabelki mają iść? Mają iść lewą stroną, czyli tędy. Teoretycznie do maski. Dobrze. Tu jest miejsce na nie. Nie wiem, czy troszeczkę dalej, czy tutaj do tego nadkola. Nie pokazane jest, żeby kleić w poziomie do maski, ale tutaj jakoś tak nie za dużo miejsca jest na to, ale dobra, no. Zróbmy tak, jak chce instrukcja. A, jeszcze ten, te kable nie, tamte zostają na podwoziu, przepraszam, bo ciągle patrzę na jeszcze jeden przewód z światłami. Ale on idzie przecież do podwozia. Dobra. Tu. Trzeba mi to postawić jakoś, żeby dobrze stało. I jeszcze mamy założyć dwa. Że tutaj pod samą szybą przykleję. To chyba idealne miejsce będzie na to. I jeszcze jedno. Myślałem, że na tylnej ściance, ale nie. Też jeszcze na boczku. No tak, no bo tutaj mamy całą elektrykę. I powinno być idealnie. Tu będzie trochę widać ten kabel, ale to nie przeszkadza. No i dobra. A, faktycznie. Już chciałem powiedzieć, że koniec. Jeszcze jedna rzecz z tyłu do przyklejenia. Przykręcenia. Na te 306, czyli na te. Są identyczne, tak. To jest dalsza część mocowania karoserii. I teraz mamy skończone chyba wszystkie elementy mocowania karoserii. Zostały jeszcze te paski. Tak, dokładnie tak. I to byłby koniec. I potem przejdziemy już do stawiania tego wszystkiego na budzie. Przy okazji jeszcze przymocujemy ten oto mały przewód, który jest halogenami w zderzaku. Teraz tak, jak to powinno być? Tu mamy zwykły prostokątny. Potem ten lekko podcięty wchodzi tu. I ten prawdopodobnie tutaj. Dobra. Już też zrobimy tak samo jak ostatnio. Czyli... Dobra, zostawiłem jeden. Na wszelki ten, żeby pokazać, że to nie jest straszne. Czyli tym razem w drugą stronę niż przy pace, bo tam najpierw nakleiłem, a potem pokazałem całość. Tak, i teraz pewnie mi nie wyjdzie.
układamy równo z podłogą i proszę bardzo. Znaczy w sumie równo z linią dolną kabiny, nie z podłogą, no ale to wiem, o co chodzi. I wygląda to tak z jednej strony i tak wygląda z drugiej strony. Jest super. Musimy jeszcze przykleić tak samo te paseczki do tych progów. Także tadam. Dobra. Czyli teraz tak. Teraz muszę pójść po podwozie i zacząć to wszystko montować.